oto na półsenne uliczki Tokio. Podążając nimi przed siebie, trudno pamiętać, że w tym niezwykłym mieście mieszka 13 milionów ludzi. I to wyłącznie w jego centralnej części, gdyż populacja całej tokijskiej metropolii sięga aż 35 milionów. To ponad 1/4 ludności całej Japonii. Zwróćcie uwagę na mijane sklepy. Większość z nich ma strukturę otwartą na ulicę, co w znacznym stopniu ułatwia przepływ dużej liczby ludzi oraz zachęca do wejścia. Skutecznie, sprawdziliśmy. Tokio to również stolica światowych kulinariów. Można tu zjeść absolutnie wszystko w pełnym zakresie cenowym. Tutaj nie trzeba jadać w trzygwiazdkowych restauracjach, aby otrzymać wysoko jakościowy posiłek. To również sprawdzaliśmy. Przeciętnie 3-4 razy dziennie. Ja mam trochę padę na bucie. Jak widać, w popularnych japońskich wydawnictwach dominuje róż. Japończycy darzą ten kolor wyjątkową sympatią. Tym razem nasze nogi zaprowadziły nas do Ikebukuro, tokijskiej dzielnicy, która ma do zaoferowania wiele różnorodnych atrakcji. Zapraszamy zatem na wspólne szwendanie się po Ikebukuro. Miejcie oczy szeroko otwarte, bo dzieje się tu wokół naprawdę wiele. Yeah.
Ikebukuro znajdziecie mnóstwo sklepów, barów, restauracji, salony gier, kina, parki oraz sklepy dla miłośników japońskiej popkultury. Warto pokręcić się po tej dzielnicy zarówno za dnia, jak i wieczorem. To również wielokrotnie sprawdziliśmy. Japońska policja zawsze pomocna. Zgubiliście się? Wystarczy zapytać o drogę. Najpopularniejszymi środkami transportu w Tokio są rowery i kolej miejska, ale autobusy również tu kursują. Płacimy gotówką lub kartą magnetyczną przy wejściu.
Zajrzyjmy do bocznych uliczek Ikebukuro. W Tokio w takich miejscach kryją się zazwyczaj bardzo intrygujące rzeczy. Uliczka pełna izakai, czyli nocnych barów pełnych przepysznych zakąsek i napojów, również tych alkoholowych. Teraz już wiecie, gdzie możecie zajrzeć wieczorkiem, by na przykład uczcić urodziny cesarza. Thank you.
当店の目玉商品は Cóż, nie każda osoba śpiewająca na ulicach Tokio ma idealny głos. Ale tutaj liczy się sam fakt, że się starasz, czyli ganbarujesz. Publiczność to docenia i dopinguje.
ですけれど、プルプルボンボンと言います。プルボンですね。毎週月曜日この時間よりいつもはちょっと早い時間に、路上ライブやっております。もし都合のいい方はまた気軽に来て気軽に書いていただければ、それで私たちは満足です。なんかこれで終わりみたいな感じだけど、まだまだやるので、本当にね、時間ダメな人はね、いやって書いて大丈夫だよ。よし、いや俺は野球持ってるけど、喋ってないや。プルプルボンボン、今回で7回目の路上ライブなんですけど、毎回路上ライブの名前変えてて、ひらがなって可愛いっていうんですけど、プルプルボンボンって絶対読めないじゃんと思って、そこにちょっと小さく書いたの、何気なくひらがなでプルプルボンボンって。そしたらひらがなかよって言われて、別にいいじゃんみたいな、そういう話を今日の練習でしてたんですけど、なんかさ、ひらがなって本当可愛い気がしません？ しないか。なんかさ、だってさ、ゴリラとかあるじゃん、カタカナで書くとなんかさ、カクカクしててさ、ごっついイメージしない？何？ありがとうございます。なんかごめんなさい、やらせてるみたいで、なんだけど、ひらがなでゴリラって書くとなんか柔らかい感じでさ、ぬいぐるみな感じがしない？あ、しない。まあ、繰り返しご説明させていただくかもしれないんですけど、